I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku przy szlaku papieskim. 13.10, 13.15, jest godzina 14. No, tu pisze, że z tego miejsca Polana Chochołowska w dół 45 minut. To jest ta droga. Więc tak szłam. Po 13.15 można tak powiedzieć, że weszłam. I 14. Więc wchodzimy. Tutaj jest bardzo porosły choinki. Od czasu, kiedy tu byłam, to były mniejsze ode mnie. A teraz tu się zrobił las. I tu idziemy właśnie do tego szlaku papieskiego, gdzie właśnie Ojciec Święty się modlił, stąd patrzył na Tatry. I tam, ale naprawdę, porosły fest te choinki. Nie były takie. Rzeczywiście musiało nie być mnie bardzo długo tu. Dziękuję Bogu, że mogę znowu tu być. I tu już widzimy kamień na pamiątkę tego właśnie pobytu Ojca Świętego. Jest tu, tam jest taki krzyż pod daszkiem, ławki. O, nowy postumet z Matką Bożą Niepokalaną. 8 października, Maryjo, w miesiącu różańcowym. Miej nas wszystkich w opiece. A 13 października, jak obiecałaś, uczyń cud na całym świecie, aby mogli wszyscy uwierzyć w Ciebie, w łaskę Twoją i w Bożą moc. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Panie. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami wszystkimi. Na całym świecie. Amen. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że jakiś śnieg, kiedy tu byłam, to śniegu było aż ponad ławki, że w pewnym momencie to się weszło w taką dziurę, że było śnieg po kolana. Ale gdzie nie gdzie można było po śniegu iść, tyle było. Ale ławek nie było widać. Tu jest pamiątka Ojca Świętego. O, jak tam na Rusinowej Polanie, 23 czerwca, właśnie wtedy, gdzie helikopterem wylądował w 83 roku, mogłem w dniu dzisiejszym spojrzeć z bliska na Tatry i odetchnąć powietrze mojej młodości. Jan Paweł II. Być może w tym miejscu siedział, skoro jest tu kamień. Patrząc na Tatry. Dziękujemy Ci, Boże, że przysłałeś tu Ojca Świętego, uprawnieni wsi cicha. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. I tu jest właśnie ten potok górski, gdzie warto
jak już się jest w górach, przyjść i tu pobyć. Ale chciałabym się podzielić takim doświadczeniem. Tu siedziałam, patrząc, bo przybyłam tu na rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. Ale może to była... Nie, to było właśnie kiedy rocznica beatyfikacji i to było godzina już po 16, gdzie był właśnie taki... Nie było słońca w ogóle. Już, bo beatyfikacja była w takim... Wiecie kiedy? Siedząc w tym miejscu, tu było bliżej ławka kiedyś. I muszę wam podzielić się takim doświadczeniem, że właśnie o godzinie 16 w rocznicę beatyfikacji wyszło słońce. I to był dla mnie znak, że Jan Paweł II uśmiechnął się właśnie przez słońce. Ale później za chwilę zaszło. To było takie doświadczenie duchowe. Naprawdę obecność jego w tych teatrach była. Zawitała. Choćby na chwilę. Na dwie minuty. Trzy? Tak. Dlatego... Ale już teraz nie pamiętam właśnie, czy to było w rocznicę beatyfikacji, czy to było w samą, kiedy był beatyfikowany. Ja się wybrałam chyba w góry. Chyba. I to chyba... Już mam wiele lat. Już trochę pamięć mi nie tak pracuje, muszę wam powiedzieć. Ale... Odpoczywajcie tu ze mną. Ciszy natury. W tym lesie górskim. Ale tu muszę powiedzieć jeszcze... Tu był taki większy, ale zdjęli to, bo to już był taki wyblakły. Ale tu widzę, że jest tytuł tryptyk. Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi ciebie. Przedwieczne słowo, jakże przedziwne jest twoje milczenie. We wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat, co razem z zatoką lasu wstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem. Niesiony dokąd? Co mi mówisz, górski strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemijam. Podobnie jak ty, czy podobnie jak ty? Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Tryptyk. Tu właśnie ułożył ten tryptyk. Ojcze Święty, Janie Pawle II, który patrzysz teraz z nieba na nas, módl się za nami. Tutaj wszyscy proszę, zawołajmy. Całym sercem. Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Janie Pawle II, módl się za nami. Prowadź, bądź z nami. Wspieraj, pomagaj,
Udziel wszystkim tym łask, które Cię wzywają i teraz proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętym, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.